historią znów powoduje śmierć i zniszczenie. Kamień trzaska. Pomnik armii radzieckich zbrodniarzy stał w Koszalinie 70 lat. Mężczyzna, który właśnie usunął tę wątpliwą ozdobę, miał tylko jedno wytłumaczenie. W związku z tym, że pracuje z osobami z Ukrainy, po prostu w takim odwecie nie wytrzymał nerwów i jakby dał upust tym nerwom właśnie w ten, a nie inny sposób. Takich aktów odwetowych jest w Polsce coraz więcej. W Poznaniu na Putina czeka szubienica, a w Olsztynie na pomniku wyzwolenia zawisły takie banery. Dowód naszej, mojej solidarności z tymi strasznymi rzeczami, które dzieją się na Ukrainie. To także mój protest. Ale same akcje odwetowe i protesty to za mało. Niszczenie pomników w świetle prawa jest przestępstwem. Tu trzeba rozwiązań systemowych. Są miejsca, w których dopiero teraz ściągane są tablice z nazwami ulic, na przykład Armii Czerwonej. Oczekujemy szybkich, skutecznych, konkretnych działań, bo ten sam złowrogi znak skrzyżowany się... No i co tam? ...widzimy na flagach wiezionych przez rosyjskie czołgi atakujące Ukrainę. Sowieckie szmaty wisiały w Polsce wystarczająco długo. Ale dowody bestialstwa Rosjan na Ukrainie jasno pokazują, że to nie jest przeszłość. Putin gloryfikuje Związek Radziecki i chce siłą wyzwalać kolejne demokratyczne kraje. Dzisiaj spadły maski nieprawdy i komunistycznej propagandy. To wstyd, że w XXI wieku są jeszcze takie symbole, ale to też najlepszy czas, żeby się w końcu ich pozbyć. Decyzje dotyczące chociażby nazw ulic mogą podejmować rady miast. Usuwanie pomników leży w gestii właścicieli terenów, na których stoją. Instytut Pamięci Narodowej już w 2016 roku sformułował jasne wytyczne dotyczące obiektów podlegających dekomunizacji. Kamil Trzaska, Wiadomości.